nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Wtedy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami. Ciebie tylko żyć chcę.
będą je z wiarą przechowywać, czcić. Niech utwierdzają ich wiarę, niech przyczynią się do pomnożenia dobrych czynów, niech pocieszają w cierpieniach i strapieniach, niech przyczynią się do zbawienia duszy. Przecież pochodzą z rodzin katolickich. Jest to również ważny dla nas moment, bo przecież to my kilkanaście lat temu przynieśliśmy ich do Kościoła, aby otrzymali Chrzest Święty, łączający we wspólnotę osób Błogosławieństwo. Prosimy o Bożą pomoc, prosimy o to, żeby Pan Bóg nam błogosławił.